Już w niedzielę Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie obchodził 80. rocznicę konsekracji. Z tej okazji warto odwiedzić świątynię i poznać jej historię. 14 miesięcy pracy, nowoczesny sprzęt audiowizualny, ujęcia z niedostępnych na co dzień miejsc, materiały archiwalne i talent twórców. To wszystko złożyło się na produkcję filmową pod tytułem Dzieje Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, autorstwa Adriana Szczepińskiego i Wojciecha Mitręgi. Pomysł miał dwie przyczyny. Przede wszystkim architektura. Takiego kościoła w Raciborzu nie ma drugiego. To jest jedyny taki okrąglak. A drugi powód był taki, że to jest kościół mojego dzieciństwa, więc to było jednocześnie fascynacja architekturą, a z drugiej strony sentyment. No i postanowiłem po latach zmierzyć się z tym sentymentem i spojrzeć na kościół jako dorosły człowiek. Od pomysłu do premiery, która odbędzie się w najbliższą niedzielę, minęła dość długa droga. Mimo, że kościół jest bardzo surowy, jeżeli chodzi o architekturę, to jednak jest tam tyle miejsc do pokazania, tyle detali, których normalnie na oko nie widać, że no, zdjęcia trwały dłużej niż myślałem. A poza tym szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że zbliża się 80-lecie kościoła, bo zaczęliśmy zdjęcia w czerwcu zeszłego roku. No i postanowiliśmy robić je tak długo, żeby skończyć montaż i film, żeby był gotowy właśnie na 80-lecie. Podczas pracy i zdjęć dużym wsparciem dla twórców był proboszcz parafii ksiądz Adam Rogalski, który udostępnił wszystkie zakamarki świątyni i zachęca do wzięcia udziału w premierze. Praca jest ogromna. Udało się autorom dotrzeć no nie tylko do naszej kroniki, bo to jest w miarę proste, ale także i do zbiorów prywatnych i do takich treści, których jeszcze podejrzewam niewiele osób widziało. No a rzeczywiście film wykorzystuje też pewne nowe technologie, więc można zobaczyć kościół z wysoka, a także z tych stron, do których zazwyczaj gdzieś tam nie wchodzimy na co dzień, na wieżę, pod kopułę, w podziemia naszego kościoła, także co do metody, ale też i materiałów i treści na wszelkie sposoby, które udało się zdobyć. Jest to okazja zobaczyć takie szczegóły, których na co dzień nie widzimy, nie zauważamy. Sam byłem zaskoczony pewnymi spostrzeżeniami autorów. Po drugie, no zobaczymy też te miejsca, których, jak już mówiłem, na co dzień się po prostu nie odwiedza, czy nie ma możliwości tam wejść, albo nie wszyscy mogą po prostu wejść. Film też to pokazuje, że nie wszyscy dali radę wejść w pewne miejsca. Po trzecie, jest to rzeczywiście zapis historii, więc jest to bardzo ważny taki dokument. Mamy książki oczywiście, mamy zdjęcia, ale teraz jest to w formie i opowiedzianej, i pokazanej. No a po czwarte, to po prostu bardzo piękna pamiątka. Film wyreżyserował Adrian Szczepiński, lecz współproducentem jest Wojciech Mitręga, pracownik Archiwum Państwowego w Raciborzu. Tutaj, jeśli chodzi o Adriana Szczepińskiego i moją własną osobę, nigdy nie korzystaliśmy przy żadnej z produkcji filmów jakimkolwiek pomocą finansową żadnych organizacji, żadnych instytucji państwowych, które by w jakiś sposób nas wspomogły. Jest to tylko wyłącznie naszym wiktem, naszymi własnymi środkami i pokrywamy różnego rodzaju, czy to wyjazdy, czy to koszty sprzętowe, tylko i wyłącznie naszą własną kieszenią. Dlaczego warto wybrać się na premierę i czego nowego będzie można się dowiedzieć? Widz z tego filmu dowie się o historii kościoła, o architekturze kościoła, o miejscach niedostępnych, a parę ich jest, no i nawet wierni, którzy od lat chodzą do tego kościoła, no to mogli nigdy nie być w wieży albo we wnętrzu kopuły, bo kopuła tak naprawdę można do niej do środka wejść. Jest to dość trudne, ale można. No i na przykład są podziemia, o których też mało kto wie. I w tym filmie będą właśnie te wszystkie miejsca, do których normalny parafianin nie ma wstępu. Niedziela, godzina 19:00, Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy na premierę.